Pytanie. Pod jaką nazwą lokalne zgromadzenie powinny ogłaszać swoje zebrania, tak by uniknąć zamieszania z powodu licznych nazw, takich jak Brzask Tysiąclecia, Wierzący w Pojednanie, Wierzący w Drogocenną Krew, Badacze Pisma Świętego i temu podobne? Odpowiedź. Kwestia ogłaszania rodzi nieco trudności, choć nie nam samym, ale trudno jest sprawić, żebyśmy nie byli błędnie zrozumiani przez ludzi. Kościół Boży, Kościół Boga Żywego, Kościół Chrystusowy, każda z tych nazw dobrze do nas pasuje i nie mamy do nich zastrzeżeń, ale widzimy, że istnieją różne denominacje, które już przybrały te nazwy. Nie żebyśmy uważali, iż mają prawo stosować je do siebie, ale chcielibyśmy żyć w pokoju. Ciężko zdecydować w tej sprawie i każdy zbór będzie musiał zrobić to za siebie.